Cześć, jestem Klaudia do i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Poniżej przedstawiono samat klatkowy podpowokowej konfiguracji elektronowej atomu kobaltu w stanie podstawowym. Uzupełnię tabelę wpisując wartości liczb kwantowych opisujących stan elektronów oznaczonych symbolami. No to najpierw z gapa klasycznie wypisujemy sobie L dla czterech powłok, czyli pierwsza, druga, trzecia i czwarta. Następnie tutaj sobie dopisujemy symbol literowy tych podpowłok: S, P, D i F. Na razie tyle nam starczy. Zmieniamy kolor długopisu i lecimy. Mamy A, a dotyczy tego. Mamy wszystkie zaznaczone innym kolorem, no to będziemy zaznaczać, że główna n, czyli główna liczba kwantowa, tu jest 2. Następnie mamy tutaj P, P ma L i 1. No to jak poboczna L jest 1, no to magnetyczna też tu będzie 1. Spinowa leci do góry, czyli jest jedna druga. Magnetyczna spinowa taka sama. Tak. No to lecimy B. B jest na trójce, czyli główna NK3. Tu jest P, czyli znów 1K, ale tu widzimy, że P jest minus 1, no to minus 1. Spin leci nam w dół, czyli minus 1, druga. Minus jedna druga. C. W dół na czwórce. 4, poboczna jest na SC, czyli w poboczną wpisujemy 0. Na jest 0, to tutaj 0, 0. Bo nawet jakbyśmy chcieli, to nie zrobimy liczby przeciwnej. To oczywiście nie. Leci w dół, czyli minus jedna druga. Minus jedna druga. Okej, okay. no to teraz D. Tu jest trójeczka, to będzie 3. Jest D, na D mamy tutaj 2. Hop, czyli magnetyczna. Patrzymy, tu jest 2, to jej dajemy 2. I spinowa. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i... no i już!